Państwa bardzo, bardzo serdecznie w mojej opowieści o The Last of Us, którą obejrzałem dzisiaj o godzinie trzeciej nad ranem, lub też trzeciej w nocy. <głos》>, zależy jak to chodzi spać. Dzień dobry, lub też dobry wieczór, w zależności od pory, o której będziecie to oglądali na YouTubie lub też w wersji podcastowej, słuchali na podcastowych platformach. Szanowni Państwo, jestem, mam wewnątrz taką burzę emocjonalną. Mam burzę emocjonalną, która cały czas we mnie chodzi i dygocze, e, trzęsie mną wręcz po obejrzeniu pierwszego odcinka The Last of Us. I teraz nie będę spoilerował. Natomiast jedna rzecz, dlaczego tak to mną częsie? Dla osób, które nigdy nie grały w tą grę, nie grały ani w pierwszą, ani w drugą część na konsoli PlayStation, jedna na, na trójce, druga na czwórce, to przynajmniej ja tak grałem, to yy, może to być serial, taki powiedzmy sobie o zombie, serial o zombie. Idąc na łatwiznę, może tak, tak to określę, ponieważ nie chcę zdradzać detali, szczegółów. Osoby, które widziały ten serial, pierwszy odcinek, które grały w tą grę, z pewnością mają inne odczucia, inne emocje niż osoby, które w tą grę nie grały, a oglądają tylko serial. Co nie zmienia faktu, że o ile gdzieś tam w tych serialach takich e postapokaliptycznych dosyć wysoko stał The Walking Dead. To pierwszy odcinek The Last of Us właśnie zjadł, skonsumował, strawił i wydalił The Walking Dead. Przynajmniej te sezony, które oglądałem. Nie oglądałem wszystkich sezonów, ponieważ jak sami dobrze wiecie, The Walking Dead w pewnym momencie stał się taką nudną kaszanką, taką Niedoprawioną zupą, i nie dało się tego oglądać. Natomiast The Last of Us zapowiada się na coś niesamowitego, coś wyjątkowego, coś, co można określić premierą roku, premierą, roku, premierą serialową roku, jeżeli chodzi o ogólnie chyba wszystkie seriale. Wydaje mi się, że ten serial będzie porównywany nawet do innych, które są zupełnie innej tematyce, i mam nadzieję, że zgarnie dużo, dużo nagród. Dlaczego? Ponieważ dla mnie, dla osoby, która kocha grę, e, kocha do tego stopnia, że kiedy wyszła druga część, ja nie miałem wtedy play, PlayStation 4 konsoli. Ale kiedy była zapowiedź, to ja w przedsprzedaży już zamówiłem grę wraz z konsolą, więc ta gra w momencie, kiedy się ukazała na rynku, została mi dostarczona wraz z konsolą do domu. Więc jest to, druga część oczywiście mówię, jest to miłość od pierwszego wejrzenia. Kiedy zagrałem po raz pierwszy w o raz, to się w niej po prostu pokochałem tą grę. Z tego względu, że to nie jest taka zwykła opowieść, to nie jest taka zwykła gra o zombie. I to nie będzie zwykły serial o zombie. Ten serial, jeżeli porównujemy go do gry komputerowej, to w dużym stopniu rozbudowuje całą historię. Informuje o rzeczach, opowiada o rzeczach, o których w grze niekoniecznie było, i jest fantastycznym uzupełnieniem. Jednocześnie widzowi, który nigdy nie grał w grę, w grę na konsoli zresztą na komputerze też, to mm, dużo tłumaczy, wprowadza go w ten świat, wprowadza go w ten klimat. I żeby nie było, to od razu mówię, że to nie jest zwykły serial o zombie. To nie jest zwykły serial właśnie o zombiakach, którzy atakują ludzi. Oczywiście tak, są i są to postaci. Jeżeli chodzi o zombie, przerażające, ale to nie jest jak gdyby inna odsłona: The Walking Dead, jeżeli chodzi o serial. Ta historia jest bardzo złożona, bardzo emocjonalna i bardzo dobrze, że jest to serial, ponieważ gdyby powstał film, to film by nie udźwignął wszystkich wątków, mało tego film, nawet gdyby trwał 3 godziny byłby obcięty. Wiele rzeczy by musiało zostać usuniętych, wiele rzeczy, które opowiadają tą historię. I staram się mówić tak dookoła, tylko po to, żeby nie zdradzać, nie spoilerować osobom, które dzisiaj jeszcze tego nie widziały, i e, aby też nie opowiadać e, za bardzo tym, którzy e, nie grali w grę, a obejrzeli pierwszy sezon. Więc powiem wam tak, dalej będzie i zawsze będzie dużo lepiej. Dalej będzie dalej gwarantuję wam, że będą takie emocje, że będziecie płakali, e, będziecie ryczeli, będziecie się śmiali i będą targały wami takie emocje, jakie dawno. Nie, żaden serial wam i tak nie targał Waszymi emocjami jak ten. Gwarantuję Wam to. Ponieważ w momencie, kiedy zobaczyłem pierwszy odcinek, to jest to serial, który wpompowano naprawdę duże pieniądze. Jest to serial, który jest zrobiony doskonale. Ktoś będzie, mewnie się czepiał jakiś niuansów, albo może gdzieś tam kamera, albo coś, ale wątpię. Ja nie, nie jestem od strony takiej technicznej, ale dla mnie od tej strony, takiej gdzie łączę to z grą łączę to z grą na konsoli na PlayStation, jest to historia, która wyzwala jeszcze większe emocje niż sama gra. Ponieważ, tak jak powiedziałem, serial zawiera. Informacje, zawiera jakieś dodatkowe rzeczy, których w grze nie było. I to właśnie sprawia, że ten serial jest taką właśnie, 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 właśnie. Jest ten serial, jest taką historią, która jeszcze bardziej pobudza i wyobraźnię, i pobudza właśnie te emocje, które gdzieś tam towarzyszyły podczas grania w grę. Jestem pewny, że te osoby, które nawet nie grały w grę, odczują te, a kto wie, czy nie większe emocje niż my, fani, fanatycy, wielbiciele tej gry. Muszę wam powiedzieć, że sceneria, klimat, to wszystko, co jest pokazane. To jest dokładnie to, co w jakiś sposób już znam, co już na swój sposób przeżyłem, ale widząc to w tej wersji, widząc to tak przedstawione, daje mi to jeszcze większe wrażenie, jeszcze większe wrażenia, jeszcze większe emocje niż. Sama gra. Do tego stopnia, że już dzisiaj chciałem znowu odkurzyć konsolę i zacząć tą historię od początku. Ktoś powie, jaki dureń, ale stary, stary dziad, stary głupek, ale, ale, ale powiem Wam szczerze, że właśnie tak to gdzieś tam zadziałało. Dla mnie, dla kogoś, kto ten tytuł, tą historię zna. Tą historię przeszedł kilkanaście razy na konsoli i teraz widzi ją jeszcze bardziej rozbudowaną, jeszcze bardziej atrakcyjną, jeszcze bardziej pobudzającą wyobraźnię, emocje, myśli. I to wszystko. Nie mogę się doczekać drugiego odcinka. Jak ja bym chciał, żeby oni mi dali już ten odcinek od razu, teraz już dajcie mi go, bo... <noise> I cieszę się, że robi to HBO, a nie robi to na przykład Netflix czy Amazon Prime, ponieważ po ostatnich historiach, jak nawet Netflix psuje wiedźmina, obawiałbym się, że stworzyliby kolejny serial kiczowaty, beznadziejny, bez sensu z ograniczonym budżetem, na zasadzie a zobaczymy co tam będzie, co tam jak wyjdzie, to wyjdzie, zobaczymy co z tego wyjdzie, co zresztą widać po Wiedźminie, czy tak jak stworzenie historii na podstawie Tolkiena, The Rings of Power w Amazon Prime, które było wielką porażką i mimo iż wpompowano tam wiele, 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 wiele milionów dolarów, to niestety serial ten od strony fanów, od strony właśnie ludzi, którzy którymi targały te emocje tolkienowskie, po prostu kompletnie ten serial skrytykowali. Amazon no nie dał rady, Netflix też nie daje rady, HBO, to jest jednak ta gwarancja. Gwarancja, że jest zachowana jest poszanowany oryginał, jest zachowany szacunek do oryginału, i jest stworzona historia, którą teraz mogą cieszyć się miliony ludzi na całym świecie. I nie podchodźcie do tego serialu jak do Walking Dead, czyli takiego serialu kolejnego, który przedstawia historię jakichś tam ludzi, ponieważ tutaj, jeżeli, a wierzę, że tak będzie. Jak będzie to prowadzone właśnie w taki sam sposób jak historia w grze, a wszystko na to wskazuje, że tak będzie, to gwarantuję Wam, że będziecie wzruszeni, będziecie poruszeni. Nie jedna osoba będzie wylewała łzy oglądając ten serial. Ponieważ jest to serial, który z tego co już odczuwam, Ostro jedzie po emocjach. I o ile pierwszy odcinek był takim prologiem, był czymś, może być uznany za coś nudnego, za coś takiego e, ok, wprowadzającego, to dalej jestem pewien, że dalej będzie tylko lepiej. Dużo lepiej. Dziękuję HBO za tak dobrą robotę za to, co żeście zrobili i e, dowód, że nie każda adaptacja gry musi być kiczowata. E, z mojej strony pierwszy odcinek, 10 na 10, to jest to, na co liczyłem. E, mało tego, tak bym że to jest to, co się, co się spodziewałem, tak, no spodziewałem, no wiadomo, HBO. Nie, ponieważ jest to trudna robota, trudna praca, aby Połączyć, aby przełożyć historię z gry. Na historię telewizyjną. I nie ma drugiej takiej gry, która by targała mi emocjami tak bardzo. Może e, chciałbym to porównać do, cyberpun do Cyberpunka, ale Cyberpunk niestety e, został tak przedstawiony, że. Jak gdyby wiele przyjemności zabił na samym początku poprzez wszystkie te błędy, które tam były, i człowieka to zniechęcało do, 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 do dalszych rzeczy. W Cyberpunku też jest fajna historia, też bardzo wciągająca, też momentami wzruszająca. Jednak The Last of Us to jest nadal po tylu latach zupełnie inny poziom, zupełnie inna liga. A ten serial. Pokazuje, że ten poziom nadal jest zachowany i jest zachowany też w wersji właśnie takiej filmowej. Nie kinowej, tylko filmowej, ponieważ oglądamy to. Będziemy to oglądali przez kolejne 9 tygodni, już teraz osiem. No bo pierwszy odcinek już się pokazał, a przed nami jeszcze osiem odcinków. Szkoda, że tylko 9, bo ja wiem, że po dziewiątym odcinku. Będzie ten smutek, niedosmak, ten żal, że to już jest koniec. Ale jestem dobrej myśli, więc zapewne Joel wróci w drugim sezonie. A póki co cieszmy się tym, co mamy. I dziękuję jeszcze raz Edzbio za to, co żeście zrobili, ponieważ to jest coś niesamowitego. Szanowni Państwo, polecam Wam serdecznie ten serial. Zagłębcie się w tą historię. Poznajcie te postaci, poznajcie tych ludzi, poznajcie tych bohaterów, bo gwarantuję Wam, że będzie to nie tylko dobra rozrywka, ale to będzie też Niezły roller coaster emocjonalny, który Was ee, przerzuci, rozrzuci, połknie, wypluje i <grywanie> będziecie nieraz jeszcze pewnie rozczęsieni, zapłakani, wzruszeni, uradowani, bo wszystko na to wskazuje, że właśnie tak będzie w tym serialu. Dziękuję dzisiaj za uwagę. Idę się troszeczkę ocząsnąć z tych emocji, które we mnie pozostawił The Last of Us. Życzę Wam wszystkim przyjemnego dnia, wieczoru, w zależności od pory, o której to oglądacie na YouTubie lub słuchacie. Wszystkiego dobrego.